niewielkiej miejscowości Tur opodal Nakła nad Notecią od ponad 170 lat, czyli od czasów pruskich, funkcjonuje Huta Szkła. Obecnie w zakolu rzeki, na skraju Puszczy Bydgoskiej, w otoczeniu czystej przyrody, w całkowitej zgodzie z naturą i bez jakichkolwiek uszczerbków dla jej równowagi. Wytwarzane są tutaj najbardziej ekologiczne opakowania, słoje i butelki ze szkła bezbarwnego. Gwarancje uformowania najwyższej jakości butelek i słoi dają najnowocześniejsze, w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne, a także wdrożony system zarządzania, obejmujący wszystkie ogniwa zakładu działającego non-stop, 24 godziny na dobę. To efekt głębokiej restrukturyzacji i modernizacji huty, przeprowadzonej w ostatnich miesiącach przez obecnego jej właściciela, spółkę akcyjną Veni, należącą do grupy bankowej BPS SA. Kluczową rolę w utrzymaniu wysokich standardów jakościowych produkcji odgrywają jednak ludzie, dla których praca z wymagającym tworzywem, jakim jest szkło, stała się wyjątkową profesją. Karierę swoją tutaj już rozpoczynałem na tak zwanej małej hucie jeszcze, gdzie była taka produkcja ręczna, półautomatyczna, jako topiarz, młodszy taki hutmistrz. Związane to było stricte z produkcją, z pracą trzyzmianową. I w tym czasie nabierałem umiejętności, wiedzy o całym procesie. Wraz tutaj z dyrekcją, z kierownictwem zakładu, zarządem doszliśmy do takiego porozumienia, że dostałem okazję podniesienia swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych na AGH w Krakowie. Przyjąłem taką propozycję, jeździłem tam przez jakiś czas, skończyłem te studia. Potem moja ścieżka wraz z rozwojem firmy poszła do góry. Zostałem przeniesiony do działu inwestycji. Tamtym działem w końcowej już fazie zarządzałem jako kierownik działu inwestycji. I dzisiaj jestem technologiem topienia. Nadzoruję cały proces topienia, przygotowania masy szklanej oraz przejmuję obowiązki kierownika produkcji właśnie zakładu. Huta w Turze jako jedyny tego typu zakład w Polsce może poszczycić się korzystaniem z najnowszych technologii wytopu masy szklarskiej przy zastosowaniu m.in. palników tlenowo-gazowych. Dzięki temu w temperaturze ponad 1500 stopni Celsjusza bez emisji szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska uzyskuje się wyjątkowo czyste szkło. Cały proces jest zautomatyzowany, sterowany komputerowo. Butelki i słoje powstają przy zastosowaniu maszyn rzędowych typu IS niemieckiej firmy Heye, umożliwiających formowanie opakowań szklanych we wszystkich dostępnych obecnie technologiach NNPB, PB, jak również BB, zwłaszcza w przypadku wzorów o wyszukanych kształtach. Praca w takim miejscu jest więc naturalnym środowiskiem dla wszystkich, którzy mają zainteresowania techniczne w różnych, nowoczesnych dziedzinach tej nauki i chcą je rozwijać. Kończyłem technikum mechaniczne w Nakle nad Notecią. Ja nie wiedziałem, gdzie trafię i nie sądziłem, że kiedykolwiek będę pracował w hucie szkła. Uczeń po technikum mechanicznym nie powinien mieć żadnych problemów tu w pracy. Pracownicy Huty w Turze jako nadrzędny cel stawiają sobie wytwarzanie bezbarwnych opakowań szklanych zgodnie z tradycyjną rzetelnością oraz aktualnymi, wymagającymi standardami. Zwłaszcza, że szkło odzyskuje należną sobie pozycję najlepszego i najbardziej ekologicznego tworzywa do opakowań. Badania rynku konsumenckiego dowodzą, że 1 na 2 badanych Europejczyków używa więcej szkła niż przed 3 laty, a wybierane jest ono ze względu na gwarancję bezpiecznego przechowywania produktów i braku interakcji z żywnością. Według danych Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych, produkcja opakowań szklanych w Europie w ubiegłym roku wzrosła o 2,9% pod względem tonażu do 20,9 miliona ton oraz o 2,1% w odniesieniu do liczby opakowań, czyli 75,9 miliarda sztuk. Zaś do 2019 roku ich sprzedaż w Polsce powinna wzrosnąć o 7% do poziomu 338 milionów jednostek. Zatem branża notuje systematyczny wzrost, co jest ważne dla tych, którzy zastanawiają się nad wyborem swojej drogi zawodowej gwarantującej stabilność i rozwój. Proponuję śledzić naszą stronę internetową, gdzie zawsze zamieszczane są ogłoszenia rekrutacyjne bieżące, czyli te, na które poszukujemy kandydatów chętnych do pracy. Ale zawsze mówię, żeby składać do nas dokumenty aplikacyjne. Żadne dokumenty, które wpływają na naszą skrzynkę odbiorczą, nie są ignorowane, nie są wyrzucane. Każde są przeglądane. Te dokumenty aplikacyjne trafiają zawsze do kierownika, do menedżera, który zajmuje się rekrutacją do swojego działu. One są przeglądane bardzo szczegółowo, są kwalifikowane.
Następnie, jeżeli takie CV spełnia nasze oczekiwania, osoby te są zapraszane na rozmowy rekrutacyjne z poszczególnymi kierownikami komórek organizacyjnych. No, a następnie kierowane są do nas do działu kadr, gdzie rozpoczynamy ostatni proces rekrutacji, czyli zatrudnienie takiej osoby. Wszystkim pracownikom, którzy przychodzą do nas bez wykształcenia szklarskiego, oferujemy naprawdę pakiet szkoleń. Na samym początku określamy jego kwalifikacje, jego umiejętności, wytyczamy taką ścieżkę kariery dla takiego młodego kandydata do pracy i podług tej ścieżki kariery przedstawiamy pakiet szkoleń, przedstawiamy to, co my możemy takiemu młodemu człowiekowi zaoferować. Pokazujemy takiemu pracownikowi, w którym miejscu on jest w momencie przyjścia do nas do pracy. Natomiast po przedstawieniu tej ścieżki kariery, po przejściu naprawdę szeregu szkoleń, pokazujemy takiemu pracownikowi, gdzie on może znaleźć się za rok, za dwa czy za trzy lata.